Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście tak licznie na zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich, którzy są poza chatą, ale nas słyszą. I mam nadzieję, że słyszalność jest dobra. Słuchajcie, temat był już przedstawiany o miłości własnej, czy też inaczej mówiąc, o miłości do siebie samego. I może rozpocznę najpierw takim obrazem, a mianowicie mój znajomy bardzo cierpiał. Wysoka gorączka, ból głowy, złe samopoczucie. Nie może się skoncentrować, nie może pracować. Co jest? Idzie do lekarza, robi badania i nie wie, lekarze załamują ręce. No nie widzimy żadnych podstaw, nie widzimy źródła złego samopoczucia, nie widzimy źródła wysokiej gorączki. Dlaczego organizm się broni? Nie ma żadnej choroby. I okazało się, że wizyta u stomatologa wszystko wyjaśniła. Ząb, który nawet się nie psuł od zewnątrz, zaczął się psuć od środka. Ząb, który był już tak chory, że nie szło go uratować, tylko zęba niestety usunąć. I okazało się, że wróciło dobre samopoczucie, gorączka ustąpiła. Tylko jeden ząb. Czasami może takich rzeczy narobić w naszym organizmie. A mówię, przywołuję ten przykład, żeby pokazać, dlaczego my tak bardzo mamy dzisiaj się skupić na miłości siebie samego. Bo często jest tak, że przychodzi jakaś chłopaczyna albo jakieś dziewczę, no i mówi o swoim problemie. Nie potrafię kochać Boga. Jakoś mam wątpliwości, buntuję się, bo to, bo tamto, bo coś mi w życiu nie wyszło, bo się nie poukładało, bo taka rodzina moja, a moi rodzice tacy, a ja jestem taki, a nie inny. I mam problemy z Bogiem, z relacją z Panem Bogiem. I ktoś właśnie ma tego chorego zęba, którego trzeba znaleźć, a tym chorym zębem może być właśnie brak miłości siebie. Albo miłość do bliźniego, jak ja tych ludzi nienawidzę, albo nie potrafię budować relacji, albo tu mi się znowu nie układa, uciekam od ludzi, chowam głowę w piasek i znowu znajdźmy sobie tego chorego zęba, a tym chorym zębem może być właśnie brak miłości siebie samego. Czyli miłość do Boga, miłość do bliźniego, miłość do siebie samego. O tych trzech rzeczach będziemy mówić, bo Jezus je tak bardzo eksponuje w Ewangelii, ale my moglibyśmy jeszcze powiedzieć szerzej. Na przykład miłość do zwierząt, miłość do całego stworzenia, miłość do gór, ktoś powie miłość do obozu w Białym Dunajcu. No ale tutaj te trzy rzeczy, dlatego że w Ewangelii według świętego Mateusza 22 rozdział, 39 werset, padają te słowa o miłości do siebie samego. To pamiętacie ten moment, kiedy pytają Jezusa, które przykazanie jest największe? Które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus od razu przywołuje to, że będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, no całym sobą będziesz miłował Boga. Później będziesz miłował bliźniego swego i wtedy padają te słowa jak siebie samego. Jezus tutaj nawet nie jest pierwszym, który to wypowiada, bo on cytuje Księgę Kapłańską, Stary Testament, Księga Kapłańska, 19 rozdział, 18 werset. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj muszę wam powiedzieć, że za mało mówimy o miłości siebie samego, ponieważ w ostatnim czasie zajmuję się kaznodziejstwem, studiuję jeszcze homiletykę, nauka o kaznodziejstwie, więc nie tylko uczę się, jak mówić kazania, jak uczyć kleryków w seminarium mówić kazania, ale też dużo analizuję różnych homilii, kazań. Często czytam już takie teksty homiletyczne, które są gdzieś w jakiejś książce opublikowane i zainteresowałem się
kazaniami na tę niedzielę, kiedy właśnie jest głoszona ta Ewangelia, kiedy padają te słowa: kochaj Boga całym sobą, kochaj bliźniego jak siebie samego. I wiele mówimy, bardzo wiele mówimy o miłości do Pana Boga, bardzo wiele mówimy o miłości do bliźniego, a zwłaszcza w tym roku, ten rok miłosierdzia, papież Franciszek bardzo to podkreśla, a jakoś nam tak umyka to mówienie o miłości do siebie samego. Kochaj bliźniego jak siebie samego. I tu można się skupić, bo czasami jest tak, że ta miłość do Boga, może się skupiamy, szukamy, dlaczego są wątpliwości do miłości do bliźniego, jak kochać bliźniego, a tu może tkwić właśnie ta drzazga, że ja może nie potrafię kochać siebie. Wdzięczność Bogu za siebie związana jest z miłością własną. Jeżeli właściwie wszystko można sprowadzić do miłości Boga, bo ja w Bogu kocham bliźniego, ja w Bogu kocham siebie samego, ale trudno jest mi kochać Boga i kochać bliźniego, jeśli nie jestem, no, jakoś nie wypracowałem sobie, nie przyjrzałem się miłości do siebie samego. Jeżeli mamy mówić o miłości do siebie samego, to najpierw może zatrzymajmy się nad samym pojęciem miłości. Powiedzmy sobie najpierw może, czym miłość nie jest. Oczywiście Happy Set zaśpiewa, że miłość to nie pluszowy miś. Dzięki, bo nie pamiętałem całego tekstu, całej zwrotki na pamięć, ale lubię ten zespół słuchać, także dzięki. Ale wielu powiada, że miłość to uczucie. I wielu by sobie dało teraz rękę uciąć za to powiedzenie, że miłość to uczucie. No i niektórzy może by tutaj przy mnie stracili rękę. Bo uważam, jestem przekonany i za chwilkę to udowodnię, że miłość uczuciem nie jest. Może niektórzy robią teraz wielkie oczy, jak nie? Zgadzam się z tym, że w miłości bardzo ważne są uczucia, czy to w miłości do rodziców, do matki, do rodzeństwa, w rodzinie, do narzeczonego, do narzeczonej, do męża, do żony, do dzieci. Uczucia są bardzo ważne w miłości, ale miłość uczuciem nie jest. Uczucia są zmienne. Zobaczcie, teraz jestem radosny, bo wy przyszliście bardzo licznie, ja się bardzo cieszę. Towarzyszy mi uczucie radości. No ale za chwilę wyjdziecie, nie będzie was, przyjdzie ktoś, coś powie mi smutnego, o czymś się dowiem i będzie towarzyszyło mi uczucie smutku. Uczucia są zmienne. Raz jestem radosny, raz jestem smutny. Jak ja jako kapłan odprawiam w kościele ślub, i ci nowożeńcy się cieszą, rodzice się cieszą, to ja też się cieszę razem z nimi na tym ślubie. Tylko że ja szybko kończę ślub, wsiadam do samochodu, jadę na cmentarz, bo moim następnym zadaniem jest do wykonania przewodniczyć pogrzebowi. No to głupio by było, gdyby towarzyszyło mi dalej uczucie radości i cieszyłbym się na pogrzebie. No to byłoby ze mną coś nie tak. Wtedy towarzyszy mi uczucie smutku. Ja smucę się razem z rodziną. Uczucia są zmienne. Raz jestem radosny, raz jestem smutny. I gdyby teraz, bo miłość w czasie ślubu jest ślubowana. Jakie słowa tam padają? I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że ci nie opuszczę aż do końca życia. Czyli miłość ślubujemy. I sobie wyobraźmy, że miłość jest uczuciem. I teraz ślubujemy jakieś uczucie. No ślubuję wam teraz radość. Ślubuję, że będzie zawsze towarzyszyło mi uczucie radości. A za chwilkę może przyjść telefon, nic nie wiadomo, czy rozmawiam z Oskarem, tak, ojciec Oskar, Franciszkani, mamy smutną dla ciebie wiadomość, twoja mama zmarła, a ja dalej się cieszę, bo ślubowałem uczucie radości. Rozumiecie? Miłość uczuciem nie jest, uczucia są zmienne, uczucia muszą być zmienne, tak człowiek jest skonstruowany. Miłość ślubujemy, bo miłość ma być czymś stałym. Pomimo, że będą różne uczucia towarzyszyły miłości, to miłość jest cnotą, miłość jest postawą, miłość ślubujemy.
Gdyby miłość miała być uczuciem, to musielibyśmy zmienić formę ślubu małżeńskiego w Kościele. Byłoby tak, i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci, no chyba, że przestanę czuć. O, albo 25. rocznica ślubu. Podajcie sobie prawe dłonie i odnówcie przysięgę. Halina, czujesz jeszcze? Geniu, czuję. No to możemy, tak. Miłość to nie uczucie. I chodzi o to, że teraz mamy mówić o miłości do siebie samego. I tutaj również mogą nam towarzyszyć różne uczucia. Uczucia są zmienne, ale my mamy mówić o postawie do siebie samego, do postawie wobec siebie samego zakorzenionej postawy w Bogu. I po kolei. Tam jest kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a można też nawet to odwrócić. Zatem kochaj siebie tak, jak pragniesz kochać bliźniego. Także już doszliśmy do tego i potwierdzamy tę tezę, że należy kochać samego siebie. To jest postawa chrześcijańska. My za chwilkę po kolei będziemy sobie dalej o tym mówić, bo wydawać by się komuś mogło, że miłość własna jest czymś niedobrym, że miłość własna nie jest godna postawy chrześcijanina, że my mamy siebie nie kochać, tylko skoncentrować się na Bogu, na drugim człowieku, że nie można kochać siebie. Dlaczego? Bo nam się często to myli z egoizmem. A tu wcale o egoizm nie chodzi. Tu chodzi o chrześcijańską postawę miłości własnej, miłości siebie samego, jakiej chce od nas Jezus. Że tak jakby w tej triadzie kochaj Boga, kochaj bliźniego, kochaj siebie, w takim porządku najpierw kochaj siebie, żeby później dobrze kochać Boga i kochać bliźniego. Za chwilkę do tego wrócimy, wszystko po kolei. Zatem teraz o złym rozumieniu miłości siebie. Powtórzę, żeby to zapamiętać, że miłość siebie samego musi być ukierunkowana na Boga i na bliźniego. Dlaczego? Bo w ogóle taka miłość jest. Miłość nie bierze do siebie. Jeżeli ja kocham moich rodziców, to nie, że egoistycznie do siebie chcę brać, tylko kochać na zewnątrz. Jeżeli mąż kocha żonę, to nie po to, żeby mi tylko było dobrze, bo to jest taki hedonizm, egoizm, tylko dawać. To sobie można siebie narysować, to jestem ja i chcę teraz kochać. To nie strzałka w moim kierunku, tylko strzałka na zewnątrz. Jeżeli ja kocham siebie, to zawsze ta miłość siebie musi być ukierunkowana na Boga i na bliźniego. O co chodzi? Przykłady, obrazy. To najlepiej teraz będzie to jasne. Wybrałem się kiedyś z dzieciakami z parafii na wycieczkę. To była kilkudniowa wycieczka, byli też opiekunowie, ponieważ grupa była bardzo duża. No i wycieczka, no kilkudniowa, spaliśmy w pensjonacie. No i na ten dzień mieliśmy zaplanowane wyjście do lasu, tam nawet były to małe góry, to Opolszczyzna, tam Biskupia Kopa, jeżeli ktoś zna. Krótka przechadzka, 2 godziny. Co to są te nasze Tatry? Nie wzięliśmy ze sobą żadnego płaszcza przeciwdeszczowego, żadnego parasola, dzieciaki nie miały żadnej kurtki, to było lato, świetna pogoda, błękitne niebo, ani jednej chmurki. Ni stąd, ni zowąd w czasie tego krótkiego spaceru pogoda bardzo szybko się zmieniła, rzęsisty deszcz, temperatura spadła, a my w tym lesie nie mamy się gdzie schować. Wszyscy mokrzy. No, najbardziej szkoda mi było dzieciaków. Miałem je pod opieką. Wracamy do pensjonatu, mokrzy, zziębnięci i opiekunowie zaczynają brać się za dzieciaki, żeby im pomagać no, w wysuszeniu się, przebraniu się. To były takie dzieciaki no, jeszcze w takim wieku, że trzeba było im pomóc zorganizować się, koordynować wchodzenie do łazienki, suszenie, przebieranie. No, tak to już jest, opiekunowie muszą się takimi dzieciakami zająć. I wtedy błysnęło mi coś w głowie. Przypomniało mi się coś ze szkolenia kierowników kolonijnych, że najpierw opiekunowie muszą zadbać o siebie. Ja mówię, słuchajcie, chodźcie do mnie. Zostawcie dzieciaki, mówię do opiekunów, najpierw wy szybko musicie się wysuszyć, przebrać i dopiero później zajmujemy się dzieciakami. Oni do mnie, ojcze, jak to? Przecież najpierw dzieciakami trzeba się zająć. Nie,
najpierw muszą być opiekunowie zdrowi, a później idziemy do dzieciaków, bo jak opiekunowie i kierowni będą chorzy, to już możemy rozwiązywać całą naszą kilkudniową wycieczkę, bo nie mamy czego tutaj szukać. No i właśnie o to chodzi, że opiekunowie zatroszczyli się o siebie nie dlatego z egoizmu, że ja chcę pierwszy być suchy, tylko ze względu na bliźniego. Zatroszczyli o siebie ze względu na dzieciaki, żeby czasem dzieciakom nie zabrakło opiekunów. Ratownicy zawsze mówią, najpierw trzeba zadbać o bezpieczeństwo ratownika, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Ratownik ma służyć człowiekowi, zatem musi żyć. Albo jeszcze trzeci przykład, no, siostra zakonna, bardzo gorliwa, mówi do mnie, ja już nie mam żadnego dnia wolnego, każdego dnia w coś się angażuję, ja muszę się angażować, każdego dnia coś, nie mam dnia wolnego. Ja mówię, siostro, proszę, to jest rozkaz ode mnie, proszę powiedzieć, że kapłan powiedział, czy to na spowiedzi, czy na rozmowie. Idzie siostra do przełożonej, obowiązkowo jeden dzień wolnego. Jak to? Przecież ja muszę coś robić. Nie, mówię, siostro, żeby dawać siebie drugiemu człowiekowi, to trzeba najpierw mieć co dawać. A żeby mieć co dawać, trzeba zadbać o siebie. Te trzy przykłady wypowiedziałem teraz, może one nie tak wprost nie mówią, o co chodzi w miłości własnej jeszcze, ale chciałem wam to naświetlić, że miłość siebie samego nie jest egoistyczna, ale miłość siebie samego musi być ukierunkowana na zewnątrz, na Boga, na bliźniego. To chciałem właśnie powiedzieć. I właśnie taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Ja to zawsze powtarzam w czasie różnych kazań, w czasie różnych konferencji. Niektórzy już mają tego dosyć, którzy mnie słuchali. Jak mantra to powtarzam, że Bóg stworzył, z Księgi Rodzaju, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo i my bardzo jesteśmy podobni do Pana Boga. Taki jest właśnie Bóg. Czy Bóg kocha siebie? Pytanie. Czy Bóg kocha siebie? Oczywiście, że tak, bo Bóg jest miłością. Święty Jan to bardzo podkreślił, Bóg jest miłością. Ale jeżeli miłość potrzebuje relacji, to co zatem było, kiedy jeszcze nie było stworzenia? Bóg nie stworzył człowieka, nie stworzył aniołów, nie było stworzenia, ten moment, a miłość potrzebuje relacji. No pięknie, chyba studentka teologii, oczywiście, ale nie, dobrze, bardzo dobrze, ja właśnie to chciałem, tę odpowiedź chciałem usłyszeć. Właśnie w Bogu jest relacja. Dlatego to jest dowód, że Bóg to nie jedna osoba, ale no, na tym etapie możemy tu powiedzieć, że Bóg to ileś osób. Dopiero później Bóg się objawia, Syn Boży, Duch Święty, mówimy trzy osoby, ale jest to dowód, jeżeli Bóg jest miłością i Bóg kocha, to właśnie jest to dowód na wielość osób. I teraz, moi kochani, jeżeli Bóg siebie kocha, jeżeli Bóg jest miłością, to właśnie ta relacja jest tak niepojęta, że właśnie kipi, emanuje na zewnątrz. I z tej relacji właśnie dokonuje się stworzenie. Bóg jest miłością. O miłości można mówić wtedy, kiedy zachodzi relacja. I dlatego jest to dowód też na Trójcę Świętą. Idźmy dalej. Co nam utrudnia przyjęcie siebie z miłością? Takie pytanie sobie zadaliśmy i będziemy po kolei sobie odpowiadać. Co nam utrudnia przyjęcie siebie z miłością? Po pierwsze, przekonanie, takie powszechne przekonanie, że człowiek nie powinien kochać samego siebie, bo to zakrawa o egoizm. Wielu chrześcijan uważa, że trzeba kochać tylko Boga i tylko bliźniego. A w języku polskim miłość własna ma taką też pejoratywną konotację i wiąże się często, i związana jest często z egoizmem. Tylko że jeżeli chcielibyśmy mówić nawet o miłości bliźniego, to trzeba powiedzieć, że egoizm to nie miłość człowieka, że egoizm
to nie miłość, to chciałem teraz powiedzieć, że można też egoistycznie kochać inną osobę. To nawet w małżeństwie może być egoistyczna miłość. Ja nie kocham Ciebie ze względu na Ciebie, ale ze względu na siebie, żeby mi było dobrze. To nie jest w ogóle dojrzała miłość. Czy to w ogóle nawet możemy mówić o miłości? To jest jakaś wykrzywiona jakaś karykatura miłości. Jakiś produkt miłościopodobny. Egoizm to nie miłość człowieka wobec samego siebie, lecz to niezdolność do przyjęcia siebie z dojrzałą miłością. Co nam jeszcze może utrudniać przyjęcie siebie z miłością? Może też utrudniać historia życia danego człowieka. Każdy z nas tutaj ma inną historię swojego życia aż do tej pory. Każdy z nas wyrastał w innym domu. Każdy z nas miał różne sytuacje. I właśnie każdy uczy się postawy wobec samego siebie od innych ludzi. Ilu ludzi usłyszało w dzieciństwie: ty nie nadajesz się do niczego, ty nic nie potrafisz zrobić. Nie, ty nawet nie potrafisz pozamiatać kuchni, nawet szklanki nie potrafisz umyć. No właśnie wśród dorosłych osób dzieci uczą się miłości siebie samego. Czy ktoś jest właśnie tak poniżany, że potem niskie poczucie wartości, czy ktoś jest doceniany? Co jeszcze nam może utrudniać przyjęcie siebie z miłością? Może też właśnie swoje słabości. Każdy z nas jest inny, każdy z nas widzi też siebie i mówię teraz tutaj o sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, może nawet ta fizyczna sfera. Ile to łez z oczu płynie, że ja nie podobam się sobie. Mam jakieś pragnienie ideału, który jest nieosiągalny. Albo mam krzywy nos, długi, jestem może chudy, wysoki, chciałbym być niższy, chciałbym być wyższy, chciałbym być szczuplejszy, a chciałbym być grubszy, a chciałbym być ładniejszy, a wydaje mi się, że jestem brzydki. I to już jest. I teraz właśnie, czy też jakiś, na przykład, albo jestem nieśmiały, a inni to są wokół mnie tacy śmiali, albo jestem mało wysportowany, albo się zawsze ze mnie śmiali, i tak dalej, i tak dalej. I czasami jest taki proces, który chcemy sobie stworzyć, zafiksowania siebie, stworzenia jakiegoś nowego siebie. To tak jakbyśmy stanęli obok siebie i mieli jakieś urządzenie z różnymi potencjometrami, różnymi guzikami i tak sobie nastawili. O, poczucie humoru chcę mieć tak, o, 70%. Moje zdolności, tak, o, 80%. Takie, o, moja radość, tyle i tyle. Moje IQ, o, tyle. Tutaj teraz wygląd, taki. Tutaj troszkę do Justina Biebera, tutaj trochę tak, o, tutaj do tego. Nie? I nie osiągam swojego wymarzonego ideału i pojawiają się frustracje. Ja nie kocham siebie. Chrześcijanin musi pamiętać, że gardząc sobą uwłacza miłości Boga. Jesteśmy, może to górnolotnie brzmi, ale każdy z nas jest niepowtarzalną wersją. Oczywiście, że każdy ma swoją historię życia i są to czasami historie tragiczne. Każdy może teraz sięga pamięcią do swojego dzieciństwa, do swojego wzrastania, do może przykrych sytuacji z domu, do tego może jak w szkole było czasami ciężko. I my, słuchajcie, historii nie zmienimy.
nie zmienimy swojej przeszłości. To jest niemożliwe. Ale co możemy zmienić? Możemy zmienić swój stosunek do przeszłości. Są czasami trudne doświadczenia, których Pan Bóg dopuszcza, może do czegoś nas przygotowuje. Papież Franciszek to nawet podkreślił kiedyś, że Pan Bóg nas cały czas do czegoś przygotowuje. Jestem, jaki jestem, ja tego nie zmienię. Mam przeszłość, która wpłynęła na moje cechy charakteru, ja tej przeszłości nie zmienię, ale mogę pracować nad sobą i o tym też za chwilkę będzie. Ale powtórzę to zdanie, które przed chwilką padło, że chrześcijanin musi pamiętać, że gardząc sobą uwłacza miłości Boga. Dojrzała miłość wobec samego siebie skłania człowieka do tego, aby mógł się rozwinąć i najpełniej zrealizować własne powołanie z pomysłem Boga. Tak często się zastanawiam, kiedy spotykam moich kolegów, moich rówieśników, z którymi chodziłem do klasy. Oni już są żonaci, oni mają już dzieci, no i oni tak czasami opowiadają, jak to muszą o 4 wstać, dziecko ryczy. Czy na przykład już gdzieś się spieszą, mają coś do zrobienia, a tutaj nagle dziecko trzeba ubrać, przebrać, bo akurat teraz awaria. To są takie coś, co mnie zawsze zachwyca. Ja mówię, no skąd ty to masz? Że tobie sił wystarcza. Ja to usiądę, mam talerz i jem, a ty odstawiasz swój talerz, bierzesz najpierw na kolana swojego synka albo córeczkę i tak powoli karmisz, dopiero potem swój talerz zimnej potrawy jesz. A on mówi, to jest miłość, wiesz, to jest miłość. Jak dziecko się pojawiło w moim życiu, to ja zrozumiałem, co to jest miłość do dziecka. Miłość z cierpliwością. Zachwyca mnie postawa moich rodziców, którzy zajmują się babcią chorą. Wszystko muszą koło babci zrobić. Ja przyjeżdżam i to widzę, ja mówię, skąd wy macie tyle sił zająć się sobą i jeszcze się babcią zajmujecie? Rano, wieczorem położyć, wszystko zrobić koło babci. I znowu, to jest miłość. Że miłość pozwala na ten proces, że można z ogromną cierpliwością, z ogromną miłością, no z czym jeszcze, z troską, zająć się drugim człowiekiem. Że nauczyciel czasami z wielką miłością tłumaczy po raz kolejny to samo równanie. I to jest właśnie miłość. To miłość sprawia, że człowiek jest wytrwały, cierpliwy wobec drugiego człowieka, ale jeżeli miłość to sprawia, to przenieśmy to teraz na grunt miłości siebie samego. Jeżeli tupniemy tylko sobie nogą i powiemy, ja siebie nie kocham, ja siebie nienawidzę, bo nie jestem taki, jakiego sobie wyobrażam fizycznie i mentalnie, psychicznie i tak dalej, jak ja będę się złościł przeciwko sobie, no a przez to uwłaczając Bogu, no to ja będę stał w miejscu, a kto stoi w miejscu, to jeszcze się cofa. To dopiero odkrycie miłości do siebie albo tej potrzeby miłości siebie sprawi, że z miłością powoli, cierpliwie będę mógł pracować nad sobą, nad tym, co mi się nie podoba we mnie. Bo może jestem nieśmiały, ale to miłość sprawi, że cierpliwie zacznę nad tym pracować. Że jestem taki, a nie inny, że może inni się przy mnie denerwują i tak dalej, ale to miłość sprawia, że ja mogę zacząć nad sobą cierpliwie pracować. W ogóle o tej miłości do siebie samego jeszcze możemy powiedzieć w ten sposób. Są błędne interpretacje miłości siebie. Jakie są te błędne interpretacje miłości siebie? Takie dwie chcę teraz przywołać. Miłość do samego siebie powinna polegać na akceptacji siebie, za chwilkę rozwinę, albo miłość do samego siebie powinna polegać na zbudowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
powoli i po kolei. Najpierw to pierwsze. Pierwsze to to, że miłość do samego siebie powinna polegać na akceptacji siebie. Tylko że dojrzały człowiek nie może akceptować swoich błędnych sposobów myślenia. Dojrzały człowiek nie może akceptować swojego błędnego postępowania. I zdarza się, że można spotkać się u jakiegoś psychoterapeuty właśnie z takim powiedzeniem, no jesteś jaki jesteś, no ale musisz zaakceptować siebie. Jeżeli chodzi właśnie o błędne sposoby myślenia, o błędne postępowanie, to na pewno nie. Na pewno chrześcijanin czegoś takiego nie może zrobić. Nie mylmy zatem miłości siebie z akceptacją siebie. Albo, że miłość do samego siebie powinna polegać na zbudowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. A teraz posłuchajcie, obraz siebie nie powinien być ani pozytywny, ani negatywny, ale prawdziwy. Ale prawdziwy. Ja oczywiście muszę przyjąć to, co mnie stanowi. Muszę przyjąć mój wygląd fizyczny, taki jaki jest. Muszę przyjąć mój głos jest taki, a nie inny. Może chciałbym, żeby mój głos był bardziej cieplejszy, bardziej radiowy. Muszę przyjąć mój temperament. Muszę przyjąć teraz jeszcze jakieś inne moje cechy, ale mój obraz nie może być zafałszowany. Czyli nie może być ani pozytywny, ani negatywny, ale prawdziwy. Ja muszę odważyć się stanąć w prawdzie o sobie samym. Nie wiem, czy byliście kiedyś w cyrku albo w jakimś wesołym miasteczku, czy tam co tam jeszcze, jak są te sale, pokoje tych różnych zwierciadeł, krzywe lustra. I to sobie ktoś może wybrać lustro. O, tego lustra to nie, bo tutaj to mam takie uszy. Tego lustra to nie, bo jestem jak patyk. Tego nie, bo mi wykoślawił twarz. O, a tu nawet fajnie mnie tak tutaj ukształtował, że jestem taki, jaki jestem. To lustro wybieram. Tak, to jest prawdziwy obraz o mnie. To jest pozytywny obraz o mnie. Nie, ani pozytywny, ani negatywny, ale prawdziwy. Musimy szukać prawdy. Oczywiście powiemy, że kochać siebie to zająć postawę wobec siebie pozytywną, ale to nie znaczy, że mogę zaakceptować wszystkie moje cechy i zachowania. Kochać siebie to cieszyć się z obrazu samego siebie, wtedy, kiedy obejmuje pozytywne aspekty oraz nawet negatywne. Nie można wykreślić tych negatywnych. Ale idziemy dalej. To, co już też się powtarzało, ale też tak dla takiego jeszcze układania wszystkiego po kolei, też tak idziemy w stronę podsumowania, że pokochać siebie, to objąć się tą miłością, którą kocha mnie Chrystus. Zobaczcie, że została zresztą przygnana do Jezusa kobieta pochwycona na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz kazał takie kamienować. I co teraz? Ta kobieta mogła stanąć przed lustrem i powiedzieć, jestem prostytutką. Nie mogę odnaleźć się w tym środowisku, w tym społeczeństwie. Ja muszę być ukamienowana. Jestem wredną kobietą, niedobrą, sięgnęłam dna. I teraz co się dzieje? Udało jej się pokochać siebie, ale dzięki Chrystusowi. Bo Chrystus mówi do tej kobiety, idź i nie grzesz więcej. Chrystus ją podnosi, pokazuje prawdziwy obraz tej kobiety. Tak, zgrzeszyłaś, nie można zaprzeczyć. Zgrzeszyłaś, zostałaś pochwycona na cudzołóstwie. Ale miłość Chrystusa podnosi kobietę. Pokochać siebie to objąć się tą miłością, którą kocha mnie Chrystus. A Chrystus mnie kocha takiego, jakim jestem. Chrystus podnosi, Chrystus uzdrawia.
Pokochać siebie to zatroszczyć się o własny rozwój, o realizację własnego powołania. Pokochać siebie to zatroszczyć się o to, by stać się najpiękniejszą wersją siebie. Nie zmienię siebie, nie zmienię wyglądu fizycznego, nie zmienię swojego głosu, ale pokochać siebie, zatroszczyć się o to, by stać się najpiękniejszą wersją siebie. Ja takie te kluczowe zdania tak celowo powtarzam, nie to, że jestem jakimś katarniarzem, tak. I jeszcze podsumowując, znaczy to jest dopiero początek podsumowania, kochać siebie to pozwolić, by działał w nas i żył sam Chrystus. Jeszcze raz powtórzę, podkreślę innymi słowy. Dwa błędy miłości siebie samego. Błędy, które nas mogą pogrążyć, pogubić, mianowicie takie. Pierwszym błędem jest, kiedy człowiek przyjmuje siebie z prawdą, ale bez miłości. A drugim takim błędem jest, kiedy człowiek przyjmuje siebie z miłością, ale bez prawdy. Jeżeli nie z prawdą, ale bez miłości, ani też z miłością, ale bez prawdy, to jak mamy siebie przyjąć? Z prawdą i z miłością. I dlaczego? Rozwinę to teraz. Bo jeżeli człowiek przyjmuje siebie z prawdą, ale bez miłości, to taka postawa prowadzi do rozgoryczenia, do zniechęcenia, do rozpaczy, do takiej frustracji, że może doprowadzić nawet do ogromnej tragedii. I tutaj właśnie obrazem biblijnym jest postawa Judasza. Zobaczcie, że w Ewangelii mamy dwóch apostołów, którzy zrobili głupią rzecz. Judasz zrobił głupią rzecz, bo sprzedał Jezusa, i Piotr zrobił głupią rzecz, no bo zaparł się Jezusa. Jeszcze przed chwilą na ostatniej wieczerzy obiecał Jezusowi: ja się ciebie nigdy nie zaprę, ja zawsze pójdę za tobą. Chwila nie minęła, kogut zapiał, Jezus się zaparł Jezusa, prawda, i nie przyznał się do Jezusa. Piotr zaparł się Jezusa, tak, zrobił głupią rzecz, Judasz też zrobił głupią rzecz. Dwóch apostołów, którzy zrobili głupią rzecz. Ale, i co jeszcze? Piotr oczywiście żałował, bardzo żałował, nawet zapłakał. Tam nawet jest takie zdanie u ewangelisty Łukasza, że pojawiły się łzy żalu. I w tym momencie Piotr spojrzał na Jezusa. To było spojrzenie pełne prośby o przebaczenie. Przecież Piotr dobrze znał Jezusa, że Jezus jest pełen miłości, że zawsze podnosi z upadku, że zawsze podnosi człowieka, zawsze uzdrawia człowieka, daje nową szansę. Piotr w to wierzył. Piotr spojrzał na Jezusa, a Jezus spojrzał na Piotra oczami pełnymi miłości. Piotr mógł zacząć od nowa. I rzeczywiście zaczął z grubej rury i od razu po zmartwychwstaniu został przywódcą Kościoła jeszcze, bo uwierzył w miłość. Spojrzał sam na siebie, Piotr spojrzał sam na siebie oczami Jezusa. Spojrzał oczami pełnymi miłości. Zanurzył się w miłości Jezusa. A teraz mamy Judasza. Wiecie, że Judasz też żałował. To jest jasne, stoi w Piśmie Świętym, w Ewangelii, że Judasz żałował tego, co zrobił. Chciał sobie pomóc, tylko że on, a przecież jeszcze możemy powiedzieć, że Judasz tak samo jak inni apostołowie, byli świadkami wielu uzdrowień, wielu aktów miłości Jezusa, tak samo jak Piotr widział, jak podnosił z upadku człowieka Jezus, a jednak w tym momencie nie spojrzał na siebie oczami Jezusa. Możemy gdybać, że gdyby Judasz pobiegł do Jezusa, to na pewno spotkałby się z przebaczeniem, ze wzrokiem, ze spojrzeniem Jezusa pełnym miłości. Ale Judasz chciał pomóc sobie sam. Jak zakończył? Zakończył na życie na własne życzenie. To święty Augustyn kiedyś powiedział takie zdanie: kto chce pomóc sobie sam, to już leży.
Zatem w tej konferencji doszliśmy do takiego momentu, że rzeczywiście widzimy w Ewangelii to, co przed chwilką zostało, potwierdzenie tego, co przed chwilką zostało powiedziane, że spojrzeć na siebie trzeba z prawdą i z miłością. Nie może ani jednego zabraknąć. Spojrzeć na swoje życie, jestem taki, a nie inny, okej, spojrzałem na siebie z prawdą, ale potrzebna jest miłość. A jeżeli ktoś spojrzy tylko na siebie z miłością, ale bez prawdy, nieważne jaki jestem, najważniejsze, żeby zbudować swój pozytywny obraz samego siebie, żeby było fajnie, jest dobrze, niczym się nie przejmuje, to taka postawa prowadzi do pobłażania sobie. Właśnie taka postawa prowadzi do egoizmu, czy do poczucia samozadowolenia. Mi jest dobrze, a może też inni cierpią z tego powodu. Słuchajcie, jest tutaj młodzież, która zapewne jest zakorzeniona w różne wspólnoty. Na pewno wszyscy tutaj, no na pewno większość jest zakorzeniona we wspólnocie Kościoła. No niemalże wszyscy. Ale są też różne wspólnoty, do których należycie, należymy. Może to są jakieś oazy, ruchy. Może to są właśnie duszpasterstwa akademickie. A zatem jest formacja. A tam, gdzie jest formacja, tam, gdzie jest wspólnota, są świetne warunki, żeby dokonać to, o czym przed chwilką mówiliśmy. Żeby patrzeć na siebie w prawdzie i w miłości. Wtedy dokonuje się uzdrowienie. Zachęcam każdego do modlenia się o swojego spowiednika, o swojego kierownika duchowego. Zachęcam do tego, żeby we wspólnotach nie bać się słuchania o sobie samym, a wspólnota w tym bardzo pomaga. Nie byłoby świetnych sportowców, jeżeli po, nie wiem, po skokach narciarskich, po biegu, po meczu nie siadali ze swoimi trenerami i nie oglądali za sprawą nagrania tego, co wydarzyło się na murawie, na boisku, na skoczni. Piłkarze siadają i oglądają. Zobacz, tu popełniłeś błąd. To trzeba poprawić. Nie byłoby prezentera w telewizji na najwyższym poziomie, jeżeli nie oglądałby swojego wystąpienia razem ze specjalistami i nie byłby otwarty na to, co inni o nim mówią. Wspólnoty są świetnym środowiskiem, a jeżeli tam jeszcze są specjaliści, może spotkania z psychologiem, z psychoterapeutami, z kapłanami, ze spowiednikami, świetne środowisko, żeby coraz bardziej kochać siebie, żeby stawać w prawdzie wobec siebie i stawać w miłości Chrystusowej. Dojrzale kochać siebie to przyjąć siebie z całą prawdą i z całą miłością, powtarzam, tak właśnie kocha Chrystus. Miłość pozwala zdobyć się na odwagę prawdy o sobie samym, a prawda wyzwala, jeśli jest przyjęta z miłością. Zatem kończąc, powtórzmy to zdanie, które wypowiedział Jezus, od którego rozpoczęliśmy. Będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całym sobą. Drugie, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. A często brak miłości siebie samego przeszkadza nam w miłości, w kochaniu Boga i w kochaniu bliźniego. Kończy się powoli ta konferencja, również o 20:30 w chacie Redemptora będzie temat związany z miłością, dlatego zachęcam do ojca Mariusza, żeby też pójść, posłuchać. A za to skupienie, za tę uwagę bardzo Wam dziękuję.